Tuż po godzinie 9 we Wschowie zatrzymał się pociąg Winniczek wioziący pasażerów do Zielonej Góry na Winobranie. Na peronie witały ich setki Wschowian i orkiestra Dęta z mażoretkami. Pierwsza taka niespodzianka na trasie, czy było więcej? Pierwsza niespodzianka na trasie, tak. Jak Państwu się podoba mażorecki? Bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. My ciągle jeździmy takim pociągiem, jeździmy i kilofem i tym. Jesteśmy zadowoleni z tego, tak? Powinno się organizować, tak? Wypoczynek i odciągnięcie od całodziennych spraw w domu i tego nam potrzeba właśnie. W takim wieku jak my, to nam tego potrzeba. Jak Pani się podoba powitanie we Wschowie? Bardzo ładnie, w ogóle tak uroczyście i wesoło i fajnie, fajnie. Tylko Pani... dworzec troszeczkę zaniedbany, ale... To już nieczynny, niestety. A no właśnie, a szkoda, bo jest ładny. I Pani się przybrała, widzę, specjalnie na Winobranie. Tak, specjalnie wczoraj robiłam ten strój, żeby się dzisiaj ubrać, bo takie było polecenie, ale widzę, że jest mało. Jadę do Zielonej Góry. A co tam będziesz robił? Będę jechał tam na Winobranie. Wracajcie za rok, to jest Winobranie. Pamiętajcie o Wschowie. Oczywiście, wrócimy do... Super jesteście. Wy też. Było bardzo fajnie, tłumy, można powiedzieć, Wschowian powitały Winniczka, a pasażerowie zachwyceni. Mówią, że pierwsze miasto, które ich tak powitało. No to się cieszę, krótko mówiąc. Ireneusz Mierzowiec, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju we Wschowskim Magistracie. Mieszkańcy zobaczyli atrakcję, a podróżujący pociągiem zobaczyli to, na co nas stać. Wschowska Straż stanęła na wysokości zadania, napompowała wody i nie 18 tysięcy litrów. I budżet miasta nie ucierpi strasznie, bo sprawdziliśmy dokładnie, lokomotywa wzięła około 2000 litrów. Czyli dla strażaków powiedzieli, że oni pewnie więcej wody rozlali, rozkładając węże, tak na wesoło.